Zasada wolności gospodarczej oznacza swobodę podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnie wybranych formach prawnych oraz na zasadzie samodzielności, oczywiście bez naruszenia interesów publicznych. Wolność ta obejmuje co do istoty wolność wyboru rodzaju działalności gospodarczej oraz wolność wykonywania lub zaprzestania wykonywania danej działalności. Konstytucja, pozostawiając ustawodawcy dość dużą swobodę w regulowaniu ustroju społeczno-gospodarczego, określa jednak w artykule 20 konkretne przesłanki i granice tej regulacji. Państwo ma kojarzyć interes prywatny z publicznym oraz równoważyć różne interesy prywatne. Ingerencja państwa w prawa i wolności ekonomiczne podmiotów prywatnych nie może być jednak tak głęboka, aby naruszać ich istotę wynikającą z artykułu 31 ustępu 1 Konstytucji. Warto też w tym miejscu dodać, że ustawodawca w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej powinien na wolność gospodarczą patrzeć także przez pryzmat zasad obowiązujących w innych krajach europejskich i nie doprowadzać przez regulacje w prawie wewnętrznym do pogarszania warunków prowadzenia działalności gospodarczej w danej dziedzinie w stosunku do warunków panujących w innych państwach członkowskich. Warto zauważyć, iż Konstytucja nie różnicuje działalności gospodarczej ze względu na podmiot, który ją prowadzi. Zakres podmiotowy zasady działalności gospodarczej rodzi wobec tego kontrowersje w polskiej nauce prawa konstytucyjnego. Najogólniej rzecz ujmując, wykształciły się dwa przeciwstawne stanowiska. Pierwsze z nich: podmiotem zasady wolności gospodarczej są tylko prywatne podmioty gospodarcze, czyli przedsiębiorcy. Według profesora Pawłowicza ten pogląd uzasadnia się tym, iż wśród podstaw ustroju gospodarczego z artykułu 20 Konstytucja obok własności prywatnej nie wskazuje własności publicznej, co jest doniosłą decyzją ustrojową i stanowi istotną wskazówkę interpretacyjną. Odpowiada temu stwierdzenie Trybunału Konstytucyjnego, iż adresatami zasady wolności gospodarczej są osoby fizyczne i inne podmioty, które korzystają z praw i wolności przysługujących człowiekowi i obywatelowi. Istnieje także drugi pogląd, według którego podmiotem zasady wolności gospodarczej są oprócz prywatnych podmiotów gospodarczych także podmioty publiczne, włączając to organy władzy publicznej. Profesor Filipek postrzega w tym kontekście państwo jako przedsiębiorcę. W literaturze przedmiotu przeważa ten drugi pogląd. Zgodnie ze zdaniem większości traktować należy w taki sam sposób wszystkie podmioty, które działalność gospodarczą prowadzą lub rozpoczynają. Nie wolno ich różnicować ze względu na przynależność do określonych kategorii zależnych od formy własności. Należy podkreślić, że Konstytucja w artykule 20 sytuuje własność prywatną jako zasadę ustroju. Stanowi ona element, na którym opiera się społeczna gospodarka rynkowa. Wobec braku konstytucyjnej definicji własności prywatnej należy opowiedzieć się za jej jak najszerszym rozumieniem, obejmującym wszelką działalność podmiotów niepaństwowych. Obejmuje ona również jednostki samorządu terytorialnego w takim zakresie mienia, które nie służy bezpośrednio użytkowi publicznemu. Ciekawe jest wzajemne relacje przepisów artykułu 20, 21 i 64 Konstytucji. Trzeba przyznać, że nie polega ona na stosunku uzupełniania się, lecz na ujęciu sformułowanych w nich gwarancji ochrony prawa w zupełnie innych kategoriach. Rozdzielenie tych przepisów odpowiada przyjętemu w konstytucjonalizmie innych państw tak zwanemu obiektywnemu i subiektywnemu ujęciu własności. W ujęciu obiektywnym określa ona ogólną zasadę ustrojową, wyznaczając kierunki interpretacji pozostałych przepisów Konstytucji. Natomiast w ujęciu subiektywnym własność ujmuje się w kategorii prawa podmiotowego jednostki. Przejdźmy teraz do ograniczeń, które stanowią również istotną kwestię. Działalność gospodarcza może być ograniczona wyłącznie ustawowo. Ograniczenia te muszą wynikać z obowiązku spełnienia przewidzianych prawem warunków prowadzenia działalności gospodarczej dotyczących ochrony przed zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego, a także innych warunków określonych w przepisach budowlanych, sanitarnych czy też ochrony środowiska. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że ograniczenia działalności gospodarczej mają w zasadzie charakter przedmiotowy, z nielicznymi wyjątkami wprowadzającymi obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji,
które jednak nie mają charakteru uniemożliwiającego podjęcie takiej działalności, oczywiście po uprzednim ich uzyskaniu. Ograniczają więc jedynie bezpośrednie podjęcie działalności. Wprowadzenie takich wymogów ma na celu zapewnienie nie tylko ochrony państwa, ale i pozostałych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, a szczególnie konsumentów. Prawne ograniczenie swobody działalności gospodarczej związane jest z interwencjonizmem państwowym. Ma on na celu przeciwdziałanie powstaniu monopolu, czyli zjawiska będącego zaprzeczeniem gospodarki wolnorynkowej. Istotą monopolu jest w zasadzie eliminacja pozostałych konkurencyjnych podmiotów, co w ostateczności prowadzi do nieskrępowanego podejmowania decyzji i wpływania metodami gospodarczymi lub politycznymi na postępowanie uzależnionych od siebie podmiotów. W ostateczności istnienie monopoli gospodarczych mogłoby doprowadzić do zaprzeczenia istnienia legalnej władzy państwowej, nie wspominając o realizacji określonych w Konstytucji praw i wolności. Dlatego też uzasadnione stało się wprowadzenie ustawowych ograniczeń przeciwdziałającym takim praktykom. Zgodność ograniczeń wolności gospodarczej uzasadnia ważny interes państwowy. Konstytucja go jednak nie definiuje, choć w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i w nauce powszechnie przyjmujemy, że pojęcie to obejmuje bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochronę środowiska, życia oraz moralność publiczną. Granice tego pojęcia wyznaczone są zarówno przez wskazanie pozytywnych, postulatywnych wartości, jak i w sposób negatywny, poprzez określenie zjawisk i treści, które nigdy nie powinny być zaliczane do kręgu desygnatów tej nazwy. W literaturze przedmiotu słusznie podkreśla się, że ciężar oceny czy ograniczenie wolności gospodarczej odpowiada przyjętemu w Konstytucji kryterium, spoczywa na organach projektujących i tworzących ustawy oraz kontrolujących ich zgodność z Konstytucją. Państwo, kojarząc różne interesy, nie może ograniczać się do dbałości o jedne kategorie podmiotów bez dbałości o interesy innych podmiotów. Zadaniem ustawodawcy jest wyważenie wszystkich wchodzących w grę interesów. Chodzi tu nie tylko o interesy podmiotów gospodarczych, ale także o interesy konsumentów oraz o ograniczenie swobody i samodzielności podejmowania decyzji gospodarczych. Reasumując, zasada wolności gospodarczej została wyrażona w Konstytucji jako jeden z elementów społecznej gospodarki rynkowej. Wolność gospodarcza przysługuje każdemu na równych prawach, co oznacza, że każdy ma prawo do podjęcia działalności gospodarczej, jeśli tylko posiada ku temu odpowiednie środki finansowe i jest gotów ponieść ryzyko. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Ograniczenie takie dotyczy na przykład posłów i senatorów, którzy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, ani nabywać takiego majątku, co zawiera artykuł 107 Konstytucji. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Od uznania stosującego prawo ma zależeć przykładowo, jakie postępowanie zostanie uznane za zgodne lub sprzeczne z interesem publicznym. W Konstytucji RP zgodnie zagadnienie interesu publicznego jest przyjęte w kilku zakresach. Począwszy od uznawanego za najpełniejsze, znajdującego odzwierciedlenie w artykule 1, który wspomina o Rzeczpospolitej jako dobru wspólnym wszystkich obywateli, poprzez wszystkie ogólne ujęcia wskazane w artykule 17 czy artykule 22, aż do bardziej szczegółowego określenia już konkretnych jego przejawów w artykule 31 ust. 3. Poza Konstytucją interes publiczny jest wymieniony w wielu aktach prawnych. Pomijam tu kwestię interesu publicznego a dobra wspólnego. Nadmienię tylko, że zgodnie z orzecznictwem TK dobro wspólne jest najpełniejszą realizacją interesu publicznego, zaś w literaturze przedmiotu można znaleźć pogląd, zgodnie z którym pojęcie dobra wspólnego jest nadrzędne wobec pojęcia interesu publicznego, w tym sensie, że jest zakresowo szersze. Klauzula interesu publicznego jest bardzo istotna dla prawa gospodarczego. To właśnie przez nią możliwa jest ingerencja ustawodawcy w sferę wolności gospodarczej. Początkowo ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie zawierała definicji legalnej nadrzędnego interesu publicznego. Artykuł 5 punkt 7 został dodany dopiero przez artykuł 46 punkt 3 ustawy usługowej,
co wiązało się z wdrożeniem do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektywy 2006/123/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 roku dotyczącego usług na rynku wewnętrznym, tak zwana dyrektywa usługowa, która reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności usługowej będącej jedną z form działalności gospodarczej w ogóle. Tak więc ustawodawca odsyła na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do pojęcia nadrzędnego interesu publicznego w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług na terytorium RP. Zgodnie z artykułem 2.7 nadrzędny interes publiczny to wartość podlegająca ochronie. Ustawodawca wymienił w szczególności porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, utrzymanie równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego, ochronę konsumentów, usługobiorców i pracowników, uczciwość w transakcjach handlowych, zwalczanie nadużyć, ochronę środowiska naturalnego i miejskiego, zdrowie zwierząt, własność intelektualną, cele polityki społecznej i kulturalnej oraz ochrony narodowego, dziedzictwa historycznego i artystycznego. Jest to przykładowy katalog, prawie dosłownie przepisany z dyrektywy usługowej. Postanowienia tej dyrektywy odnoszą się również do swobody działalności gospodarczej. To też konieczne było wprowadzenie zmian do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wraz z tak zwaną ustawą usługową miały być komplementarne. Na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma to o tyle znaczenie, że pojawia się problem, czy odnosić ten przepis wyłącznie do działalności gospodarczej usługowej, czy do każdego rodzaju działalności gospodarczej. Już na początku przywołanej definicji zwraca uwagę fakt, że ustawodawca utożsamia tu interes z wartością, a nie z celem czy potrzebą. Interesem jest wartość podlegająca ochronie. Zazwyczaj wartość lub układ wartości są podstawą interesu. Ma to być wartość podlegająca ochronie. Ustawodawca jednak nie precyzuje, o jaką ochronę chodzi. Czy tylko o ochronę przewidzianą w tej konkretnej ustawie, czy może wynikającą z całokształtu ustawodawstwa. Można się tu prawdopodobnie kłócić z naturowi samym. Uważam, że chodzi raczej o ochronę wynikającą z całokształtu ustawodawstwa, skoro przykładowy katalog wartości jest tak zróżnicowany. Tym bardziej, że w tym konkretnym akcie prawnym przepisów ochronnych jest niewiele. Ponadto definicja ta odnosi się do kwalifikowanej postaci interesu publicznego, jakim jest interes nadrzędny. Pytanie, czy jest to interes publiczny nadrzędny jedynie nad interesem publicznym zwykłym, czy może nadrzędny również nad ważnym interesem publicznym, który też jest jego kwalifikowaną postacią. Co więcej, ma on rangę konstytucyjną. Artykuł 22 Konstytucji stanowi bowiem, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Z jednej strony zgadzam się z doktorem Arturem Żurawikiem, z drugiej wręcz przeciwnie, że nadrzędny interes publiczny nie może być nadrzędny wobec ważnego interesu publicznego. Po pierwsze, ważny interes publiczny ma swoje ugruntowanie w Konstytucji, które jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej. A ta właśnie stanowi w artykule 22, że ograniczenie swobody działalności gospodarczej może nastąpić tylko w ustawie i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Ni mniej, ni więcej. Powtórę, zgodnie ze słownikami języka polskiego, słowo ważne można rozumieć jako taki, od którego wiele zależy, mający dla kogoś dużą wagę, duże znaczenie, znaczący, doniosły, cenny, lub jako obowiązujący wobec prawa prawomocny. Tak więc istnieje możliwość uznania ważnego interesu publicznego za ważne tylko wtedy, gdyby konkretne przykłady interesu publicznego zostały wymienione expressis verbis w aktach normatywnych. Również pojęcie nadrzędnego interesu publicznego także mieściłoby się w zakresie artykułu 22. Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego także mieściłoby się w zakresie artykułu 22 i byłoby znaczeniem węższe od ważnego. Nadrzędny znaczy bowiem stojący wyżej w jakiejś hierarchii, na przykład mający zwierzchnią władzę nad czymś, obejmujący szereg jednostek podrzędnych, podporządkowanych sobie, zwierzchni kierowniczy.
Inaczej, gdyby uznać zgodnie ze znaczeniem filozoficznym stosowanym w logice, że pojęcie to obejmuje pojęcie o mniejszym zakresie. Jednakże przychylam się do stanowiska, że nadrzędne idee, cele, zasady i tym podobne są najważniejsze i im podporządkowane są inne rzeczy. Że jeśli jakieś instytucje prawa są nadrzędne wobec innych, to są od nich ważniejsze. Ustawa o charakterze ogólnym, czyli ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, odsyła do definicji nadrzędnego interesu publicznego w ustawie odnoszącej się wyłącznie do usług. Definicja z aktu o charakterze lex specialis, normującego jeden z rodzajów działalności gospodarczej, jakim są usługi, przyjęta jest zatem przez ustawę o charakterze lex generalis, regulującą działalność nie tylko usługową, ale też inne, na przykład wytwórczą czy handlową, co wynika z definicji działalności gospodarczej zawartej w artykule 2 Konstytucji Gospodarczej. Nie wydaje się, by ustawodawca chciał do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzić rozumienie nadrzędnego interesu publicznego zawężone jedynie do usług, o których mowa w ustawie usługowej. Definicja ta została zawarta bowiem w artykule 5, a więc w przepisach ogólnych oddziałujących na całą ustawę. Tymczasem ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowi wprost, że nadrzędny interes publiczny to nadrzędny interes publiczny w rozumieniu artykułu 2 ust. 1 punkt 7 ustawy usługowej. Skoro mowa o rozumieniu odnoszącym się do usług, to trudno byłoby przyjmować, że staje się ono szersze w ustawie ogólnej tylko dlatego, że ma szerszy zakres zastosowania. Gdyby przyjąć, że w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przepis ten ma szerszy zakres zastosowania odnoszony do wszystkich aspektów działalności gospodarczej, nie tylko do usług, oznaczałoby to zastosowanie wykładni rozszerzającej do przepisu ograniczającego swobodę działalności gospodarczej i rodziło pytanie o konstytucyjność takiego zabiegu, ze względu na zasadę excepcione sunt excedendi. Wszelkie ograniczenia swobody działalności gospodarczej odbywa się ustawowo zawsze poprzez konstytucyjną klauzulę ważnego interesu publicznego, a nie interesu nadrzędnego i nie ma znaczenia, czy chodzi o usługi, czy na przykład o działalność budowlaną. Rolą ustawodawcy jest takie wprowadzenie ograniczeń swobody działalności gospodarczej, by nie naruszały one materialnej przesłanki ważnego interesu publicznego. Nie ma przy tym znaczenia, czy ustawa szczególna mówi wprost, że dane ograniczenie jest wprowadzane ze względu na ważny bądź nadrzędny interes publiczny, czy w tym zakresie milczy. Wszelkie ograniczenia wolności gospodarczej muszą być zawsze zgodne z uregulowaniem zawartym w artykule 22 Konstytucji. Podobne uwagi można odnieść do innych przypadków użycia klauzuli nadrzędnego interesu publicznego w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Umiejscowione wśród przepisów dotyczących obowiązku załatwiania przez organy administracji publicznej spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki artykuł 11 ust. 9 stanowi, że w przypadku nierozpatrzenia przez organ wniosku przedsiębiorcy w terminie uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem przedsiębiorcy, chyba że przepisy ustaw odrębnych ze względu na nadrzędny interes publiczny stanowią inaczej. Ustawodawca wyłącza więc stosowanie tego przepisu w konkretnych sytuacjach, czego motywem jest właśnie konieczność ochrony ważnych czy nadrzędnych interesów publicznych, by milczenie organu administracji nie spowodowało dotkliwych dla społeczeństwa skutków. W takich wypadkach organ nie będzie już oceniał przesłanki nadrzędnego interesu publicznego, a jedynie stosował konkretną ustawę, która ze względu na ważny czy nadrzędny interes publiczny wprowadza określone rozwiązania ograniczające swobodę działalności gospodarczej. Stąd posługiwanie się klauzulą nadrzędnego interesu publicznego w artykule 11 ust. 9 nie wydaje się być niezbędne. Omawiana klauzula wprowadzona jest także do artykułu 75a ust. 1 i 2 wyżej wspomnianej ustawy, zgodnie z którym koncesja, zezwolenie, zgoda, licencja albo wpis do rejestru działalności regulowanej uprawniają do wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony. Wprowadzenie wyjątku od zasady określonej w ustępie pierwszym jest dopuszczalne tylko w przepisach ustaw odrębnych, wyłącznie ze względu na nadrzędny interes publiczny. Wyjątek taki znajdziemy na przykład w artykule 36 Prawa Energetycznego, według którego koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż lat 10, nie dłuższy niż lat 50, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy. Będzie to ważne choćby ze względu na umożliwienie państwu zmiany polityki w zakresie koncesjonowania przedsiębiorstw w dłuższym czasie. W praktyce bowiem prezes URE, udzielając koncesji przedsiębiorcom, bierze pod uwagę długoplanową politykę energetyczną państwa.
Definicję legalną ważnego interesu publicznego znajdziemy w artykule 46 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który dotyczy koncesji. Ustęp 3 zyskał brzmienie, zgodnie z którym wprowadzenie innych koncesji niż wymienione w artykule 46 ust. 1 w dziedzinach działalności gospodarczej mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy. Chodzi tu m.in. o koncesje na przewozy lotnicze, prowadzenie kasyna gier i generalnie dotyczące bezpieczeństwa. Artykuł 46 ust. 3 posługuje się więc definicją cząstkową, a przy tym stanowi ona jedynie część przepisu, nie ma charakteru samodzielnego. Wskazuje przykładowo, że ważnym interesem publicznym jest bezpieczeństwo państwa lub obywateli. Ustawodawca doprecyzowuje rozumienie omawianej klauzuli, jednak pozostawia sobie drogę otwartą do wprowadzania także innych koncesji, takich, które będą miały na celu ochronę wartości niewymienionych wprost w omawianym przepisie. Według doktora Żurawika przy przyjęciu, że nadrzędny interes publiczny nie może być ważniejszy od ważnego interesu publicznego, analiza przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawierających omawianą klauzulę generalną prowadzi do wniosku, że zupełnie niepotrzebnie do jej ustawy wprowadza się różne rozumienia interesu publicznego, który raz jest nadrzędnym, a raz ważnym, przy czym zauważalna jest tendencja, by ten interes definiować, stosując definicje cząstkowe, wskazujące na częściowe określenie sensu danego terminu. Nie ma tu więc jakiejś jednolitej koncepcji, bowiem każda nowelizacja tej ustawy powoduje coraz większy stan terminologiczny i mnożenie odmian w omawianej klauzuli. Wszelkie ograniczenie wolności działalności gospodarczej, a nie tylko działalność strategiczna wymagająca wprowadzenia dalej idącego środka reglamentacji, jakim jest koncesja, muszą być uzasadniane ważnym interesem publicznym. Zatem nawet mniej istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa rodzaje działalności gospodarczej będą podlegać ograniczeniu z uwzględnieniem tej samej przesłanki, czyli przesłanki ważnego interesu publicznego. To ona jest podstawą wprowadzania zezwoleń i innych łagodniejszych form ingerencji państwa w sfery wolnościowe. Przy takim ujęciu problemu zgodziłabym się z doktorem Żurawikiem. Jednakże dopuszczam możliwość rozumienia nadrzędnego interesu publicznego jako stojącego wyżej w hierarchii od ważnego, skutkujące tym, że w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej użyto dwóch klauzul: ważnego interesu publicznego zgodnym zakresowo z ograniczeniem konstytucyjnym oraz nadrzędnego, który można by tu rozumieć jako interes publiczny o mniejszym zakresie, co odczyniłoby racjonalne zastosowanie obu terminów w jednej ustawie. Co rozumieć pod mniejszym zakresem? Trudne pytanie, bowiem jak to pojęcie dookreślić. Jednakże spotkałam się z rozumieniem nadrzędnego interesu publicznego jako uwzględniającego obok dobra obywateli rację stanu. Jednakże na płaszczyźnie semantycznej uważam, że nadrzędny interes publiczny, aby nie stał w opozycji do konstytucji, musiałby mieć węższy zakres sygnałów. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przybliżyć kwestię podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech. Chciałabym uczynić kilka uwag takich porównawczych odnośnie tych systemów. Dlaczego to jest takie ważne? Może powiem, że chciałabym przedstawić to w takiej formie, co ma zrobić obcokrajowiec, gdy chce założyć działalność gospodarczą w Niemczech, a przede wszystkim, co ma zrobić Polak, chociaż w sumie te pojęcia są tożsame, ponieważ Polaków, innych obcokrajowców, innych obywateli krajów, które należą do Unii Europejskiej, obowiązują takie same zasady, a właściwie też takie same zasady jak samych Niemców. Są pewne rozbieżności, ale to będę mówiła o tym dalej. Ważne jest to z punktu widzenia tego, że, tak jak już powiedziałam, Polaków obowiązują te same zasady od 2004 roku, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Polacy korzystają z podstawowej zasady prawa Unii Europejskiej, czyli swobody w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Korzystają z tej zasady, korzystają z tego prawa, ponieważ do 2013 roku, jak podaje Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polacy założyli w Niemczech około 100 tysięcy firm, z czego 90% to przedsiębiorstwa jednoosobowe.
Są to przedsiębiorstwa zarówno w branży remontowo-budowlanej, handlowej, fryzjerskiej, związanej z opieką nad osobami starszymi, jak i pojawiają się firmy, pojawiają się przedsiębiorstwa działające w branży informatycznej, reklamowej czy też promocyjnej. Jak widać, Polacy korzystają z tego prawa bardzo chętnie i teraz zastanówmy się dlaczego. Te systemy, jeżeli chodzi o zakładanie działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech, są bardzo podobne. Podobne zasady, podobne wymogi, tylko w Niemczech istnieje jednak możliwość o wiele bardziej korzystnych i elastycznych rozliczeń. Związane to jest przede wszystkim z podatkami i taki może ukłon w stronę naszego ustawodawcy, że może warto by było zastanowić się trochę nad tym naszym systemem podatkowym, żeby tych przedsiębiorców zachęcić do zakładania przedsiębiorstw jednak u nas, a nie przedsiębiorcy wyjeżdżają, zakładają działalność gospodarczą w Niemczech, bo tamte przepisy są bardziej elastyczne. Na samym początku, kiedy zakładamy działalność gospodarczą, czy to w Niemczech, czy w Polsce, musimy dowiedzieć się, czy potrzebne jest nam jakieś pozwolenie, koncesja, zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Te wymogi są takie same w Niemczech, to znaczy wymogi koncesji czy zezwolenia występują i w Polsce, i w Niemczech. Każda osoba, która chce założyć działalność gospodarczą w Niemczech, na pewno będzie zadowolona, bo jak znalazłam taki pogląd, wszystkie formalności zostaną przeprowadzone szybko, bez zbędnej biurokratyzacji oraz przez jednego urzędnika. Tutaj na pewno zapali nam się taka czerwona lampeczka, bo przecież w Polsce też występuje już od 2011 roku zasada tak zwanego jednego okienka. Dużo się zmieniło, jest lepiej, miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. To jest zasada tego jednego okienka, związana jest oczywiście ze złożeniem wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Razem z tym wnioskiem w Polsce składane są także wnioski, dokumenty niezbędne do ubezpieczenia społecznego oraz do uzyskania numerów REGON i NIP. I teraz wracając do tej rzeczywistości niemieckiej. Jak w Polsce mamy wniosek właśnie do tej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, tak w Niemczech występuje również taki wniosek. Zwany jest on Gewerbeanmeldung i w tym wniosku wpisujemy takie same dane jak właściwie w tym polskim odnośnie nazwy naszej firmy, w jakiej branży chcemy się specjalizować, czy będziemy zatrudniać pracowników, informacje odnośnie wielkości naszego przedsiębiorstwa i z takim właśnie wnioskiem idziemy do Urzędu do Spraw Gospodarczych i on zajmuje się już całą dalszą procedurą. W Polsce, tak jak już powiedziałam, ten wniosek do CEIDG możemy go złożyć w Urzędzie Miasta lub Gminy, możemy go także wypełnić przez internet, jednak obowiązkowe jest w tym przypadku posiadanie podpisu elektronicznego. Jeżeli chcemy się udać do urzędu, no to tam urzędnik już wypełnia za nas ten wniosek. Teraz jeżeli mówimy o kosztach, to w Polsce zakładanie działalności gospodarczej jest bezpłatne. W Niemczech są to opłaty od 30 do 60 euro w zależności od konkretnego landu. Każdy land ma jakieś tam swoje stawki dotyczące tego. Podstawowym dokumentem, który jest nam potrzebny zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, jest oczywiście dowód osobisty. Dodatkowo, jeżeli jakiś obcokrajowiec chce założyć działalność gospodarczą w Niemczech, musi posiadać zameldowanie i to jest może takim dodatkowym wymogiem, który właśnie musi spełnić Polak czy też inny obcokrajowiec, aby tam założyć działalność gospodarczą. Dodatkowo w Niemczech potrzebna jest także kopia umowy najmu bądź też użyczenia lokalu, jeżeli chcemy prowadzić działalność gospodarczą w lokalu. Możemy też wykazać, że nie potrzebujemy wiele do pracy i przedstawić po prostu umowę wynajmu naszego mieszkania na te cele. Ważną kwestią, o której chciałabym teraz powiedzieć, jest działalność rzemieślników i osób wykonujących działalność zbliżoną do rzemieślniczej. Sprawę tę w niemieckim ustawodawstwie reguluje rozporządzenie. Rozporządzenie to zawiera załączniki. W części A są wymienione te zawody,
do których wykonywania potrzebny jest tytuł mistrzowski. W części B są to są objęte zawody, które wymagają mniejszych regulacji, ale zarówno w przypadku, jeżeli chcemy wykonywać zawód albo z tej części A, albo z tej części B, musimy uzyskać w niemieckiej izbie gospodarczej pozwolenie na to. Do takiego pozwolenia potrzebne są certyfikaty, różne dokumenty, które potwierdzają nasze wykształcenie w tej dziedzinie, certyfikaty, dyplomy, świadectwa. Jeżeli uzyskaliśmy taki tytuł w Polsce bądź też w innym kraju, niezbędne będzie tłumaczenie tłumacza przysięgłego, aby potwierdzić te nasze umiejętności. Aby wykonywać zawód, który specjalizuje się tytułem mistrzowskim, te zawody to na przykład stolarz, tapicer, blacharz, ślusarz. Tak jak widać, ustawodawstwo niemieckie reguluje świadectwa, dyplomy uzyskane w Polsce, tylko potrzebne jest oczywiście ich przetłumaczenie na język niemiecki. Jeżeli teraz mówimy o dalszym etapie, co musimy zrobić, aby tą działalność gospodarczą założyć, składamy ten wniosek razem z wnioskiem do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednak musimy się udać również do ZUS-u, ponieważ Urząd Gminy, on tylko zgłasza przedsiębiorcę jako ubezpieczonego, czy to do ubezpieczenia rentowego, emerytalnego, zdrowotnego, ale my sami też musimy się tam udać. Teraz sprawy związane z Urzędem Statystycznym. W Niemczech automatycznie odbywa się zgłoszenie do takiego urzędu. W Polsce natomiast, jeżeli jest to nasza pierwsza działalność, oczywiście jest nam potrzebny numer REGO. W ciągu 7 dni od przesłania do Centralnej Ewidencji wniosku do Urzędu Statystycznego zostanie nam taki numer nadany. I oczywiście teraz sprawy związane z Urzędem Skarbowym. W Niemczech, jeżeli zależy nam na czasie, możemy sami udać się do takiego urzędu. Zaoszczędzimy w tym przypadku kilka dni, ale nie jest to wymagane. Jeżeli zgłosimy się tam osobiście, to urząd będziemy musieli wypełnić druk. Jeżeli nie, Urząd Skarbowy sam prześle nam ten druk pod wskazany adres i ten formularz sprawi, że będziemy zarejestrowani w tym Urzędzie Skarbowym. Formularz przewiduje takie informacje na przykład jak zysk i obrót w pierwszych 12 miesiącach po prowadzeniu działalności gospodarczej. W Polsce Centralna Ewidencja przesyła do właściwego dla danej działalności gospodarczej Urzędu Skarbowego wniosek, w którym wybieramy już formę opodatkowania. Nie mamy w Polsce obowiązku wizyty w Urzędzie Skarbowym. Taki obowiązek mają jedynie przedsiębiorcy, którzy chcą być płatnikami podatku VAT. W takim przypadku muszą oni wypełnić oddzielny druk i uiścić na rzecz gminy opłatę w wysokości 170 zł. W Niemczech kolejnym obowiązkiem jest założenie konta bankowego i prowadzenie rachunkowości. Zazwyczaj zwraca się to doradcy podatkowemu. W Polsce także jest obowiązek prowadzenia konta bankowego, ważne i być może wygodne dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, jest to, że rachunek takiego przedsiębiorstwa może być prowadzony razem z rachunkiem prywatnym, nawet i z rachunkiem, którego współwłaścicielem jest małżonek. To były takie uwagi związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Teraz chciałabym tu nadmienić parę uwag dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Co różni polski system od niemieckiego, albo może inaczej, co różni niemiecki system od polskiego? Tam istnieje obowiązek przynależności i obowiązkowego członkostwa do izb. Są to izby przemysłowo-handlowa, bądź też rzemieślnicza, albo inne organizacje branżowe. Udział w takich izbach jest odpłatny. Każdy przedsiębiorca uiszcza składki członkowskie. Członkostwo to, chociaż jest płatne i jest to być może jakieś obciążenie dla przedsiębiorców, to jednak przedsiębiorca z członkostwa w takiej izbie wyciąga też pewne plusy dla siebie. To znaczy
ma dostęp do szerokiej oferty informacyjnej i doradczej, na przykład doradztwo w sprawach pozyskiwania dotacji. Istnieje w Niemczech coś takiego również jak branżowe towarzystwo ubezpieczeniowe do spraw ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy. Jest ono również obowiązkowe. No i jest ono pewnym zabezpieczeniem pracodawcy w przypadku ponoszenia przez niego odpowiedzialności cywilnej. Tak jak w Polsce, w Niemczech również mamy do czynienia z obowiązkiem przynależności do ubezpieczenia emerytalnego, zdrowotnego i z obowiązkiem podatkowym. Podatki to oczywiście podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług, ale także podatek od działalności gospodarczej. Jest on podatkiem specyficznym, który występuje jedynie w Niemczech i płacą go osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wielkość tego podatku zależy od wielkości lokalizacji firmy, gdzie jest prowadzona, lokalizacji gminy, gdzie jest prowadzona działalność, wysokości osiąganego dochodu przez dane przedsiębiorstwo oraz od rodzaju formy prawnej i rodzaju działalności. Podatek ten jest dość specyficzny i jest obliczany też z taką specyficzną metodą połączoną razem z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując cały ten swój wywód, na uwagę zasługuje to, że jednak w Polsce od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej bardzo dużo się zmieniło. Zasada jednego okienka coraz prężniej działa w polskim systemie. To bardzo się chwali, że tak powiem. Jednak naprawdę ten system podatkowy pozostawia wiele do życzenia. Nie dziwmy się więc, że Polacy chcą inwestować, chcą zakładać działalność gospodarczą w Niemczech, jeżeli tam tylko są im proponowane oczywiście lepsze warunki dla rozwoju i dla prowadzenia tej działalności gospodarczej. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie pani. Przemawiać z tej oto mównicy. Przepraszam, ja tylko tytułu nie podałem. Ograniczenie wykonywania działalności gospodarczej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, tak? Jeśli pozwolę dokończyć prezentację. Zgadza się. I będzie to dotyczyło ograniczenia wykonywania działalności gospodarczej w bardzo różnych ujęciach. Od najszerszego, które do trochę węższego, czyli pozwoleń, czyli to, co zapewne najbardziej Państwa będzie interesować, aż do kwestii pozwolenia zintegrowanego, które jest bardzo ciekawym pomysłem, koncepcją na regulowanie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej także na innych obszarach. Ograniczenia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej można odnaleźć w prawie geologicznym i górniczym, ustawie o nawozach i nawożeniu, tak, istnieje taka ustawa, oraz też w prawie atomowym. Jednak na potrzeby dzisiejszej konferencji skupię się jedynie na ograniczeniach wynikających ściśle z prawa ochrony środowiska jako ustawy ramowej. Przepisy ograniczające czy ingerujące wykonywanie działalności gospodarczej dotyczą wielu płaszczyzn funkcjonowania przedsiębiorcy i przedsiębiorstw. Ograniczenia te dotyczą zarówno wykorzystywania urządzeń i instalacji, jak i gospodarowania mieniem, czy także, o dziwo, również reklamy swoich produktów czy usług. Mnogość tych regulacji wynika z tego, że ustawodawca chce chronić środowisko na bardzo różnych płaszczyznach. Chce chronić nie tylko obszary, ale także zasoby, gatunki, czy też inne określone stany. Znajduje to swój wyraz w artykule 5 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów. I chciałem bardzo zwrócić uwagę właśnie na ten przepis, gdyż będzie on punktem wyjścia do omawiania kwestii pozwoleń zintegrowanych.
o których będę mówił później. Bez względu na przedmiot chroniony, każdego w tym przedsiębiorcy obowiązuje artykuł 6 Prawa ochrony środowiska, zgodnie z którym kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. Zgodnie zaś z ustawem 2 tego samego przepisu, kto podejmuje działalność, w której negatywne oddziaływanie nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze. I oczywiście, jak to zwykle ja będę tutaj krytykował, ponieważ ustawodawca jednocześnie nakłada obowiązki i jednocześnie używa zwrotów nieostrych i ograniczenia działalności gospodarczej mogą być wynikać też z prowadzonej polityki, strategii, planów lub programów dotyczących w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki. Władze ustalając takie programy czy też strategie powinny również, również uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Katalog tych działalności jest oczywiście otwarty, natomiast z praktycznego punktu widzenia najważniejsze będzie przede wszystkim plany zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują wszystkich, w tym również przedsiębiorców. Przejdę teraz do kwestii edukacji i reklamy, ponieważ przygotowując się na dzisiejszą konferencję, dosyć mocno mnie zdziwiło, że w ustawie Prawo ochrony środowiska ja znalazłem odniesienie także do kwestii reklamy produktów czy usług. Takie odniesienie do edukacji mnie niespecjalnie zdziwiło, ponieważ ustalanie programów nauczania w szkołach to jest kwestia, mówiąc wprost, wewnętrzna państwa. Tak, ustalanie treści reklam jest co najmniej bulwersujące. Zgodnie z artykułem 78 Prawa ochrony środowiska, środki masowego przekazu są obowiązane kształtować pozytywny stosunek społeczeństwa do ochrony środowiska oraz popularyzować zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach. Czyli cokolwiek ustawodawca uchwalił w zakresie ochrony środowiska, jakikolwiek sposób ochrony, czy będzie chciał wypromować jakieś badania, to media, czyli środki masowego przekazu, prasa, telewizja, portale internetowe będą musiały to oczywiście chwalić. I ustawodawca oczywiście nałożył obowiązek promowania, kształtowania postaw, prania mózgu, jak kto woli, i jednocześnie musi to przedsiębiorca robić na swój koszt, bo oczywiście czas antenowy i powierzchnię reklam to jednak jest jakiś koszt. Być może to można potraktować jako formę jakiegoś podatku. Równie błyskotliwą myślą ustawodawca się popisał w artykule 80 Prawa ochrony środowiska, zgodnie z którym reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub usługi nie powinny zawierać treści propagujących na prowadzenie użytkowania instalacji. Zgodnie z artykułem 180 Prawa ochrony środowiska, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Należałoby w tym miejscu przytoczyć definicję samego pojęcia instalacji. I zgodnie ze słowniczkiem naszej ustawy ramowej jest to a. stacjonarne urządzenie techniczne, b. zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, oraz budowle nie będące urządzeniami technicznymi ani ich zespołem, których eksploatacja może spowodować emisję. Ale co to jest emisja?
Kolejna definicja. Jest to wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności człowieka do powietrza, wody, gleby lub ziemi, substancji lub energii. Jakie rodzaje pozwoleń przewidział nasz jaśnie oświecony ustawodawca na gruncie prawa ochrony środowiska? Określone zostały one na gruncie artykułu 181 i zgodnie z ustępem pierwszym jest to pozwolenie zintegrowane na wprowadzanie gazów i pyłu do powietrza, wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz po czwarte na wytwarzanie odpadów. Należy zwrócić tutaj uwagę, że ustawodawca dopuścił możliwość objęcia jednym pozwoleniem wielu instalacji, które należą do tego samego właściciela oraz znajdują się na obszarze właściwości jednego organu. I tutaj zrobię na odwrót i powiem, że ustawodawca bardzo dobrze to rozwiązał. I zmierzając ku końcowi, chciałem zwrócić uwagę na zagadnienie pozwolenia zintegrowanego. Takie pozwolenie pozwala na emisję wielu rodzajów substancji, czyli na przykład gazów, pyłów oraz energii, czy też gazów i wytwarzania odpadów. I zwalnia to przedsiębiorcę z każdorazowego ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na emisję danej substancji czy energii. I jest to właśnie realizacja artykułu 5 Prawa Ochrony Środowiska, o której wspominałem na początku. Kto uważnie słuchał, ten wie. Źródłem tego typu pozwolenia jest dyrektywa bodajże z lat 90. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczenia kontroli zanieczyszczeń i zwana jest ona potocznie IPPC, chociaż ona sama już została uchylona jakiś czas temu. Obecnie to zagadnienie jest regulowane przez dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych bodajże z roku 2010. Na gruncie polskiego prawa szczegóły dotyczące pozwoleń zintegrowanych znajdują się w artykule od 201 do 219 Prawa Ochrony Środowiska. W jakich sytuacjach organ może wydać pozwolenie zintegrowane? I zgodnie z artykułem 201 ust. 1 pozwolenie zintegrowane wymaga prowadzenia instalacji, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. To, jakie instalacje wymagają pozwolenia zintegrowanego, określa minister właściwy do spraw środowiska w swoim rozporządzeniu. Ja przeglądając to rozporządzenie dostrzegłem, że chodzi tam głównie o duże zakłady przemysłowe, jak na przykład huty czy kopalnie. Ale jest pewien haczyk przy tych pozwoleniach zintegrowanych. I nie chodzi o to, że trzeba wnieść opłatę w wysokości 3000 euro za rozpatrzenie w ogóle wniosku o wydanie takiego zezwolenia. Chodzi o to, że instalacja musi spełniać wymogi BAT, czyli wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik. Moim zdaniem, kolejną słabością, niejeden z fanów, miłośników administracji publicznej, samorządów powie, że to jest zaleta. Ja mówię, że to jest wada i generalnie samorządu nie można mieszać do ochrony środowiska. Generalnie do funkcji policyjnych państwa, ale to mógłby być temat na monografię, referat na innej konferencji. Wracając do rzeczy. Słabość polega na tym, że przedsiębiorca przed uzyskaniem takiego pozwolenia musi w procedurze przyznania takiego pozwolenia
musi wziąć udział czynnik społeczny, czyli udział społeczeństwa i zasady i tryb określa ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nazwałem to słabością, ponieważ nie trudno się domyślić, jakie będzie zdanie społeczeństwa na temat budowania zakładów przemysłowych, które emitują dużą ilość zanieczyszczeń, że aż potrzebują takiego rodzaju pozwolenia. Społeczeństwo zawsze będzie na nie. Jeśli nawet społeczeństwo nie zablokuje takiej inwestycji, to może bardzo przedłużyć jej realizację. Podsumowując, tak na koniec, należałoby przede wszystkim, jako podsumowanie chciałbym powiedzieć, że należy przede wszystkim znieść regulacje dotyczące reklam w prawie ochrony środowiska. Uznać należy, że idea wydawania pozwoleń na prowadzenie niektórych działalności gospodarczych jest dobra, aczkolwiek to, jakie są ilości emitowanych substancji czy energii, od których takie pozwolenie trzeba uzyskiwać, powinno już być raczej przedmiotem dyskusji w naukach przyrodniczych, nie prawniczych. Niestety, znając życie, większość z nas, humanistów, czy też mówiąc ogólnie humanistów, czy też przedstawicieli nauk prawnych, ma delikatnie rzecz biorąc niewiele do powiedzenia na temat prawdziwych nauk przyrodniczych, biologii, chemii, fizyki. Nadmieniłem o pozwoleniach zintegrowanych. Bardzo chciałem na ich temat powiedzieć, ponieważ jest to bardzo ciekawa idea. Jest to idea, w której za pomocą jednego pozwolenia można wykonywać wieloaspektową działalność gospodarczą. I to już może być przedmiotem debaty, czy też rozważań, czy dałoby się taki mechanizm zastosować również do innych sektorów gospodarki. Bo to zezwolenie zintegrowane to jest coś takiego, coś w rodzaju takiego jednego okienka dla ochrony środowiska i myślę, że są też inne dziedziny gospodarki, które mogłyby z tego sposobu myślenia, rozumowania skorzystać. No cóż, z mojej strony to wszystko i dziękuję. Dziękuję. Związane z mianowicie regulowaniem różnego rodzaju działalności gospodarczej. No myślę, że tutaj w przypadku mojego referatu będzie to dosyć widoczne, że tutaj polski ustawodawca popisał się bardzo. Chciałbym zacząć od tego, że samo zjawisko hazardu jest po prostu stare jak świat. Obserwujemy różnego rodzaju wykopaliska, które przynoszą nam jakieś zabytki kultury właśnie tej materialnej. Widzimy, że nasi przodkowie w ten sposób spędzali wolny czas. Właśnie poprzez ryzykowanie mniejszych lub większych kwot pieniędzy. W naszej historii mieliśmy kilka regulacji dotyczących tej materii. Pierwsze pojawiły się w roku 1920. Potem mieliśmy jeszcze ustawę z 1936 roku. W czasach realnego socjalizmu również mieliśmy ustawę dotyczącą tej kwestii. I dopiero po zmianach ustrojowych w 1992 roku doczekaliśmy się ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. Porządkowo znane były dwie kategorie gier hazardowych, czyli gry losowe i zakłady wzajemne. Gry na automatach losowych były taką subkategorią gier losowych. I dopiero na mocy nowelizacji 26 maja 2000 roku
ustawa z 1992 roku zmieniła nazwę na ustawa o grach losowych, zwrotach wzajemnych i grach na automatach. W niniejszej ustawie zdefiniowano w ogóle gry hazardowe jako te prowadzone na urządzeniach, które rozstrzygają o wygranej lub przegranej. I również w tej ustawie znana była kategoria gier na automatach o niskiej wygranej. Tam była sztywna regulacja dotycząca wysokości wygranej, nie większej niż 15 euro, przy czym wartość stawki początkowej była maksymalnie 7 eurocentów. I obecnie dnia 19 listopada 2009 roku mamy ustawę o grach hazardowych, która obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku. Zna ona trzy kategorie gier hazardowych, czyli gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach. Zasadniczo zdefiniowane tutaj kategorie gier hazardowych nie zmieniły się, znaczy definicje nie zmieniły na czasu poprzedniej ustawy. Tak jeszcze powiem, że w sumie to ustawa znana jest tak bardziej szerszej publiczności dopiero z innych przyczyn niż, że tak powiem, prawo, ale to nie jest temat tego wystąpienia. Ustawodawca, który zaprojektował tę nową ustawę, chciał przede wszystkim osiągnąć pewne cele, o których wspomina w uzasadnieniu do ustawy. Przede wszystkim chciał nadążyć za zmianami na rynku, za którymi nie nadążała ustawa z 1992 roku. Chciano oczywiście walczyć z różnego rodzaju przestępczością gospodarczą i skarbową. Chciano chronić konsumentów tychże gier od nadużywania tego rodzaju rozrywek z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo uzależnień. I oczywiście spoglądano też na uregulowania w tej kwestii obecne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak również jak te sprawy są uregulowane w systemach prawnych innych państw Unii Europejskiej. No więc tutaj trzeba wspomnieć o takim pierwszym orzeczeniu, które tej kwestii dotyczy. Jest to sprawa o sygnaturze C275/92. Kiedy to Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że z uwagi na szczególną naturę rynku, jakim jest rynek hazardu, w pełni uzasadnia ograniczenie, jakie podejmuje państwo w regulowaniu tej gałęzi. Możliwe jest nawet całkowite zakazanie prowadzenia działalności tego typu. Państwa uzyskują co do tego swobodę. I nawet tutaj nie bez znaczenia w opinii Trybunału pozostają pewne uwarunkowania, nawet religijne czy moralne, które dotyczą tego rodzaju działalności, i to też trzeba brać pod uwagę. No i na kanwie tego orzeczenia różnego rodzaju dalsze orzeczenia się pojawiły, które kontynuują to stanowisko. Europejski Trybunał wskazał, że jeśli państwo wkracza w tę sferę ze swoimi regulacjami,
wszystkie regulacje muszą być wyraźnie określone i muszą być spójne oraz systematyczne. Jeżeli państwo nie będzie posiadało polityki w zakresie tejże tego sektora gospodarki, to wszelkie interwencje mogą być uznane za niezgodne z zasadami prawa i podstawowymi wolnościami, jakimi operują traktaty unijne, typu właśnie swoboda gospodarcza, swoboda zakładania przedsiębiorstw oraz swoboda wymiany towarów i usług. W Europie znane są różnego rodzaju systemy, od całkowitej prohibicji aż do jakiejś formy koncesjonowania tej działalności. Aktualnie na obszarze Unii Europejskiej najbardziej surowe regulacje w tym sektorze prowadzą te kraje, w których zdecydowano objąć tą działalność monopolem państwowym, takim jak są to kraje takie jak Finlandia, Grecja albo Portugalia. W opinii niektórych przedstawicieli doktryny polska regulacja jest również surowa, jak nie najsurowsza, ponieważ ustawa obejmuje również te automaty do gry, które w sumie nie gwarantują żadnego rodzaju korzyści dla grającego. Po prostu stoją w tych różnych tam punktach w celach komercyjnych. A jeszcze chciałbym powiedzieć, że w poprzedniej ustawie gry losowe były zdefiniowane jako gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, o których wyniku decyduje zasadniczo przypadek. I właśnie to pojęcie wygranej rzeczowej z powodu swojego niedookreślenia stanowiło dość istotny problem zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie. I w tej kwestii wypowiedział się w 2006 roku Najwyższy Sąd Administracyjny i zauważył on, że określenie wygrana jest niejasne, gdyż chodzi tutaj o wygraną pieniężną oraz rzeczową, zatem trzeba rozpatrywać w każdym indywidualnym przypadku, czy fakt uruchomienia gry na automacie przyniósł grającemu jakiekolwiek korzyści wykraczające poza to, co przyniosło samo uruchomienie tej gry. No i dopiero obowiązująca ustawa jednoznacznie określiła, czym jest ta wygrana rzeczowa, czyli to jest w artykule 2 ust. 5 czytamy, że chodzi tu także o możliwość przedłużenia gry bez konieczności dodatkowego płacenia za to albo rozpoczęcia gry od nowa również bez płacenia. Również w tym zakresie istotne znaczenie ma zasada proporcjonalności. To jedna z podstawowych zasad prawa Unii Europejskiej. Nakłada ona na państwa członkowskie, jak wiadomo, obowiązek, by wszelkie działania podejmowane były tak po prostu dobierane, by nie spowodować większych szkód niż to, co się chce osiągnąć, mówiąc w ten sposób. Podobnie na gruncie prawa polskiego Konstytucja w artykule 31 ust. 3 stanowi, że wszelkie ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych praw i wolności mogą być wprowadzone tylko ustawą i tylko gdy są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego. I oczywiście tutaj trzeba wspomnieć także o tym, że Polska jako demokratyczne państwo prawa powinna kształtować w swoich obywatelach zaufania do samej siebie,